Pod koniec lipca bolsajski lekkoatleta weteran Franciszek Trzciński wziął udział w Niemczech w Mistrzostwach Europy w rzutach nietypowych. Rzucał tam granatem i wywalczył od razu mistrzostwo. Zapowiedział też, że w sierpniu wystartuje w Czechach już w typowych zawodach, czyli w koronnej swojej konkurencji rzucie oszczepem. 2 sierpnia wystartowałem w czeskich Lowosicach w zawodach Euroregionu Nysa Elba Łaba. Zawody pod nazwą Masters Europy Lowosice 2016. I w swojej kategorii wiekowej startując w swojej konkurencji, to znaczy rzucie oszczepem, zająłem 1. miejsce. Wygrałem tam swoją grupę wiekową. Jak pan ocenia ten start? Jak panu w ogóle poszło? Wynik nierewelacyjny ze względu na to, że tydzień czasu byłem w Pradze bez treningu. Prosto można powiedzieć, że zawody odbyły się z marszu. Po powrocie z Pragi przyjechaliśmy z żoną prosto do Lowosic. Wystartowałem, ale wygrać się udało. Zawodnicy nie byli tak mocni, żeby mnie pokonać. Bolsawianin rzucił oszczepem niespełna 42 metry. Przed Franciszkiem Trzcińskim kolejne zawody, na których może reprezentować bolesławiec. Przypominamy więc, że nasz lekkoatleta może być sponsorowany przez firmy, a jest gdzie się reklamować, bo wyjeżdża na międzynarodowe zawody. A w przyszłym roku będą m.in. Mistrzostwa Świata w Korei.